Witajcie. Przyszliśmy dzisiaj zobaczyć na polu, ale zwietrzyły żurawie. Gdzie? Aha, tam daleko są. Na kamerze tego nie będzie widać, ale są. Chyba że podejdziemy bliżej, to zobaczymy, jak wystartują. One tutaj mają zawsze gniazdo. Aha. Już wystartowały. Zobaczcie, z jakiej odległości. To jest jakieś 150 ponad metrów. A one już wystartowały. No. To tyle. Na razie idziemy zobaczyć na pole. Poczekaj. No, widzicie, tak wygląda po talerzowaniu. Przyszliśmy tutaj na rekonesans, a przy okazji, słuchajcie, jest sezon na zrzucanie poroży przez jelenie. Więc przy okazji, ponieważ tutaj zwierzyny jest naprawdę mnóstwo, więc przyszliśmy zobaczyć. Przejdziemy się przez pole, przejdziemy się tamtędy tutaj wzdłuż rowu. Tam do końca, całą działkę tu przejdziemy dookoła i tam wrócimy jeszcze przez tamto pole, zobaczymy tutaj ten lasek, który mamy przed sobą, czy tam może też coś jest. To idziemy na razie do przodu, zobaczymy, jak będzie coś ciekawego, to zaraz Wam pokażę. No słuchajcie, przeszliśmy kawałek, znaleźliśmy tutaj ślady. To są dosyć duże ślady, niektóre chcę Wam pokazać. O, widzicie? Tu mamy, nie wiem czy to dzik, ale wygląda na dzika. Też tędy szły jelenie. One mają taką wspólną ścieżkę chyba, na to wygląda. I idziemy zobaczyć po tych śladach, bo poszły w tamtą stronę widać, a my idziemy tutaj w tą stronę. Tak jak one idą. Także zobaczymy, jak dojdziemy tutaj do tego lasku, co mówiłem, to nagramy dalej. A tymczasem widzicie pole pięknie przygotowane. Jeszcze powiedzmy z 3 tygodnie, góra miesiąc i wchodzimy jeszcze raz z talerzówką. No słuchajcie, te wikury, co tutaj były, to trochę narobiły szkód, zobaczcie. Tu jest jedna sosna przechylona, którą muszę w tym momencie wyciąć. Tutaj druga, która mi się położyła na pole. Tam jeszcze w tamtym lesie też jest parę szkód, muszę to wszystko powycinać, posprzątać. No niestety, musiało tutaj dmuchać i to nieźle. Także robimy z tym porządek. Chyba trzeba będzie wziąć urlop z roboty, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No słuchajcie, krążymy tutaj po działce. Trafiamy na różne ślady. Macie większe doświadczenie, więc możecie powiedzieć, co to jest. To w każdym razie, na razie nie trafiliśmy na żadne poroże. Idziemy tutaj do wierzby. Bo koło wierzby jest taka tama betonowa, z którą mam pewne plany związane i zobaczymy, jak to się uda i czy to w ogóle będzie miało sens. Woda w rowie jest, trzeba ten rów oczyścić, na pewno tej wody wtedy przybędzie, co będzie bardzo ważne dla tego, realizacji tego celu. No co, przy okazji jak padła, słuchajcie, sosna, na sosnie się znalazła jemioła, to wezmę do domu. Podobno to dobry znak, nie wiem. Może ktoś wie, jakie to ma znaczenie. No i tyle, słuchajcie. Tu sobie biegamy, spacerujemy. Ślady różnych zwierzaków. Nawet koty tu gdzieś łażą. Potalerzowane pole, jak widzicie. Jeszcze niech to sobie wszystko poleży. Tutaj jest trochę słabsza klasa. O, nowe ślady, popatrzcie. Tu przechodzą. Co to jest? Takie coś. To wygląda, nie wiem czy to dzik, chociaż dzik to by miał chyba jeszcze dwa palce z tyłu. Tutaj tych palców nie widać. Ale nie znam się, może dzik, może jeleń, jakiś duży dzik.
No to w każdym razie to. No i potależowane pole. Spróbujemy to jeszcze przetależować. Słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, 3 tygodnie, może miesiąc, żeby to było wszystko już tutaj dobrze potrzaskane. No i wysiewamy przedplon, żeby zagłuszyć te wszystkie chwasty. Mam dużo pomysłów związanych z tym. Jest dużo fajnych roślin, które mogłyby to fajnie zagłuszyć. Między innymi gryka, która mi bardzo mocno chodzi pod głowę od lat, żeby tutaj wysiać. Gorczyca, nad którą po prostu nie bardzo mam do niej zaufania, z tego względu, że słyszałem, że wiąże z sobą mnóstwo różnych patogenów. Nie chcę tego w pole wprowadzić. Co tam jeszcze? No żyto, wiadomo, też potrafi szybko wyjść i zagłuszyć chwasty. Jest jeszcze facelia, jest jeszcze kilka innych fajnych roślin, ale to się, słuchajcie, musi poukładać. No decyzje są bardzo ważne, bo czasu coraz mniej, ale tą decyzję w końcu będę musiał podjąć. Na razie mamy jeszcze przynajmniej miesiąc spokoju. W zależności od rośliny taka będzie pora wysiewu. Ale to się wszystko jeszcze nam okaże. Przyszliśmy w każdym razie tutaj szukać poroży przy okazji takiego rekonesansu na polu. Na razie poroży nie znaleźliśmy. Zwierzyna jest, po śladach widać, że tej zwierzyny naprawdę jest mnóstwo. Rów jest pełen wody. To na tyle dzisiaj taka krótka relacja. Jest trochę padłych drzew tutaj po tych wichurach. Trzeba będzie to posprzątać, więc wziąć piłę. Muszę się zająć piłą, tą pomarańczową, którą w którymś z moich poprzednich odcinków przygotowywałem do zimowego snu, że tak się wyrażę. No i trzeba będzie też powoli już się tym zająć, bo czas ucieka, a pole trzeba posprzątać. Także to tyle na dzisiaj, z dzisiejszej relacji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Patrzcie, orły przeleciały. Nie wiem, czy będzie widać. Ale słychać 4 sztuki. Dobra, nie wiem, czy będzie to widać. Tu przed chwilą były, nie zdążyłem włączyć kamery. O, może teraz lepiej. Tu są 2, a 2 tam dalej za drzewem. Ale nisko latają. Są jeszcze tutaj, słuchajcie, 2 lecą. Nie wiem, czy widać. O, jeden jest. Ja sobie tu przejdę. O. A tutaj jeszcze jeden leci. Czyżby lądował? Pójdę tam kawałek jeszcze zobaczyć. Ten tutaj jest. O. Ale piękny ptak. Ogromny. Nie, to już poleciały. Gdzieś tam w swoją stronę. No to tyle.